Panie pośle, jest pan członkiem komisji do spraw gazu łupkowego, między innymi też, i chciałbym pana zapytać o to, dlaczego nasi wspaniali włodarze zatrzymują właśnie próby wydobycia gazu łupkowego, a wiemy, że takie a wiemy, że takie próby już były w latach 90. Dlaczego panów jak pan myśli, dlaczego to robią i czy już, jeśli dojdzie do tego, czy też trzeba to sprywatyzować? Te, te kopalnie gazu łupkowego. W chwili obecnej, w trakcie ostatnich kilku lat, e, brak regulacji, fundamentalnych regulacji dotyczących wydobycia gazu łupkowego, e, dotyczących prawa geologicznego i górniczego, kwestii związanych z opodatkowaniem, doprowadził do tego, że z Polski wyszły prawie wszystkie międzynarodowe koncerny, które były gotowe tutaj wydawać ciężkie miliardy, by wydobyć gaz łupkowy w Polsce. Donald Tusk w Lubocinie. Podczas kampanii wyborczej w 2011 roku obiecywał, że już w 2014 roku na przemysłową skalę gaz łupkowy popłynie do polskich domostw i do polskich fabryk a jego rząd utworzy fundusz na wzór funduszu norweskiego, z którego nadwyżki pieniędzy płynące z tego złotego strumienia pękitnego paliwa gazu łupkowego będą zasilały brakującą dziurę w systemie emerytalnym. Zamiast tego ograbił OFE, wydłużył wiek emerytalny, a gazu łupkowego nie ma. Brak fundamentalnych rozwiązań w kraju, w którym jest nieklarowna polityka energetyczna prowadzona, doprowadził do tego, że ci, którzy mieli pieniądze, uciekli, a ci, którzy pieniędzy nie mają, czyli i państwowe koncerny, czyli Pegienik, czyli Orlen, czyli Lotus, udają, że dłubią za gazem łupkowym, po prostu nie mają na to pieniędzy i boją się, co będzie dalej. W międzyczasie miała miejsce bardzo duża niestabilność w, w, w sytuacji geopolitycznej na świecie, a rewolucja gazu łupkowego odbyła się w innych krajach świata. Czym to zaskutkowało? Że w Stanach, w wielu innych krajach wydobywa się na gigantyczną skalę gaz łupkowy i bardzo spadły ceny. Jednocześnie spadły ceny ropy i w tym momencie rentowność tego biznesu spadła i ci, którzy w kluczowym momencie nie otwarli kopalń gazu łupkowego, teraz będą mieli dużo trudniej do przekonania banki, instytucje finansowe do tego rodzaju inwestycji. To jest trudne wyzwanie, niemniej jednak to powinien być priorytet nowego rządu.